Bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu. Świat zatrzymał się z powodu koronawirusa. Czy widzi ksiądz arcybiskup jakiekolwiek pozytywy tej sytuacji, cokolwiek, co może dobrego wyniknąć z tak wielkiego dramatu, który w tej chwili przeżywamy? Epidemia nas zaskoczyła swoim zasięgiem, który jest zasięgiem światowym, i dlatego nazywamy ją pandemią. Dotknęła większość krajów w tej chwili. I większość społeczeństw jednocześnie spowodowała właśnie zanik życia społecznego i spowodowała też, że ustało życie ekonomiczne. Z drugiej zaś strony wierzący odczuwają ogromne ograniczenia w dostępie do praktyk religijnych, publicznych. Po prostu kościoły są często, Trudno dostępne, zamknięte, lub też są normy bardzo niewielu wiernych, przypadających na jeden kościół. To jest też sytuacja dotychczas niespotykana, dlatego że w czasie dawnych, różnych klęsk żywiołowych czy innych wojen ludzie garnęli się do kościołów, a teraz tego są pozbawieni. Z drugiej zaś strony przebywają w domach i to jest wielka szansa dla rodzin, które dotychczas nie miały czasu na to, by być razem, ponieważ życie zawodowe rodziców, obecność w szkołach, przedszkolach, żłobkach dzieci powodowały, że nie było rozwijanych więzi rodzinnych, że rodzice nie rozmawiali z dziećmi, dzieci z rodzicami, że małe rodzeństwa się też rzadziej spotykały, nie było wspólnych posiłków no i zanikła wspólna modlitwa w rodzinach. W tej chwili to jest szansa, by rodziny się odrodziły w tym właśnie życiu razem. I dlatego ten czas jest dla nas zupełnie wyjątkowy. I prawdę mówiąc, oprócz wszystkich opisów tej sytuacji w statystykach zakażenia, w statystykach chorych, wyzdrowionych itd., Jednocześnie mamy statystyki dotyczące ekonomii i tych, tych perspektyw na przyszłość, ale z drugiej strony mamy jakiś znak dla całego świata. To jest ogromne upokorzenie tych, którzy wydawa którym wydawało się, że nad światem panują. Tych, którzy stworzyli jedyną dzisiaj ważną ideologię, dla tego świata to jest ideologia zysku. Zysku, który był celem działalności całej gospodarki yy, i to światowej. Yy, wszystkie koncerny właściwie już dominowały nad rządami państwowymi, nad poszczególnymi krajami. Yy, I to wszystko runęło, że tak powiem, yy, i w tej chwili yy, przeżywamy jakieś wielkie rekolekcje. Rekolekcje, które Wymagają od nas przemyślenia naszego stylu życia, naszego stylu życia konsumpcyjnego, śmieciowej cywilizacji, która zaśmieca cały świat, i jednocześnie, śmieciowej, śmieciowych idei, które nie dają poczucia ani sensu, ani perspektywy. Wracamy do rzeczy zupełnie podstawowych. I rzeczywiście w tym wypadku. Dla wiernych jest to również czas przemyślenia, kiedy mają utrudniony dostęp do sakramentów i niektórzy już tęsknią do tych czasów, kiedy mogli do sakramentów przystępować. Taka jest sytuacja ogólna i podobnie dzieje się w naszej przestrzeni Medżugorie. Pielgrzymi przybywali do Medżugorie przez cały rok. W tej chwili są pozbawieni tej możliwości. I mogą odbierać przekaz z Miedżugorię tylko w kręgach swojej rodziny, w kręgach, swoich parafiach, w mniejszych grupach. Czy ta sytuacja, księżarcy arcybiskupie, oznacza, że pomimo tego, że mamy dostęp do przekazów na żywo też z Miedżugorię, odbieranych przez 3 miliony ludzi, to, to niebagatelna, niebagatelna liczba, ale czy pomimo tego można uznać, że. No, przeżywamy jakąś nową rzeczywistość w Medżugorie, nową duchową rzeczywistość? No, Medżugorie, przede wszystkim na, na pozór, jest też zupełnie pustynne w tym znaczeniu, że nie ma ludzi na ulicach, przynajmniej bardzo mało. Nie ma żadnych śladów obecności pielgrzymów i również mieszkańcy. Medjugorje, czyli parafianie nasi, nie mają właściwie dostępu do kościoła ze względów na wysokie wymogi prewencji sanitarnej. Niemniej to są rodziny, które są zjednoczone, które są wielopokoleniowe i które mają jeszcze e, m, zwyczaje modlitwy wspólnej, a przede wszystkim praktykę różańca. E, I z drugiej zaś strony. Liturgia, ta typowa liturgia dla Medżugorji, a więc Msza Święta, a więc adoracje, są transmitowane na cały świat i w ten sposób utrzymuje się więź między Medżugorję a pielgrzymami, którzy też przeżywają tęsknotę za tym miejscem i oczekują czasu, kiedy będą mogli do Medżugorję powrócić. W tym tygodniu, a dokładnie 12 maja, przeżywamy pierwszą rocznicę ogłoszenia przez papieża Franciszka pozwolenia na odbywanie pielgrzymek do Medjugorje. Proszę powiedzieć, jak ksiądz arcybiskup wspomina te wielkie wydarzenie, wielkie dla nas wszystkich sprzed ponad roku? To była wielka radość dla nas wszystkich w Medjugorje i sobie przypominam, że też mieliśmy przywilej ogłoszenia tego komunikatu stolicy apostolskiej w kościele w Medjugorje, w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła, który jest patronem pielgrzymów. I to stamtąd poszła ta wiadomość radosna. I przypomnę treść tego komunikatu, że nie ma żadnych przeszkód w organizowaniu pielgrzymek do Medjugorje z udziałem właściwie wszystkich kategorii Ludzi tworzących Kościół, a więc począwszy od hierarchii, to najwyższej hierarchii w postaci kardynałów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów z całego świata, ale również ludzi, którzy mogą bez żadnych obaw przyjeżdżać do tego miejsca, które zostało w ten sposób jeszcze dodatkowo nobilitowane i tam ludzie odzyskują rzeczywiście to, co stracili w swoim życiu, odzyskują. Spotkanie z kimś, kto na nich tam oczekuje, a to jest Pan Bóg, to jest Pan Jezus, to jest Matka Boża. I była wielka radość, która się rozeszła po całym świecie i podkreśla rolę powszechności tego sanktuarium, do którego przybywają pielgrzymi ze wszystkich kontynentów. I sanktuarium otwartego właśnie na powszechność kościoła. I z nas to bardzo cieszy i wskazuje również przyszłość Medjugorje, które powinno żyć rytmem serca Kościoła Powszechnego. A jak z perspektywy roku ksiądz arcybiskup ocenia tę decyzję i jej owoce? No, przyniosła widoczne owoce wzrostu ilości pielgrzymów i również ilości towarzyszących im. Księży pojawili się właśnie też w wysocy hierarchowie, zwłaszcza począwszy od festiwalu zeszłorocznego młodych i tak trwało do momentu wybuchu tej epidemii. Przypuszczam, że po epidemii, gdy ta epidemia minie, wówczas będzie powrót do tego miejsca, tak bardzo charyzmatycznego, dlatego że jest to miejsce, w którym bije światło, światło Ewangelii, światło Chrystusa. Ten tydzień jest bardzo bogaty w maryjne znaczenia. 13 maja przeżywamy rocznicę objawień fatyńskich i także rocznicę zamachu na Jana Pawła II. Czy pamięta ksiądz arcybiskup ten tragiczny dzień? Co, co wtedy się działo? Jak ta informacja trafiła do księdza arcybiskupa? No, ja wtedy byłem w, w Rwandzie na misjach, gdy się o tym dowiedzieliśmy, i to była taka tragiczna wiadomość, która nas sparaliżowała niejako. Dowiedziałem się o tym od księdza arcybiskupa André Perrodyn, gdzie spotkaliśmy się w jednej z parafii. On przyjechał w południe, pamiętam, i mi tę wiadomość przekazał. No wszyscy modliliśmy się, się o uratowanie świętego Jana Pawła II. Siedzieliśmy z zapartym tchem. Dalsze godziny, które nastąpiły po tym zamachu, jego dramatyczne przeżycia i walka o jego życie w szpitalu Gemelli. No i w końcu też powolna, długa, trudna rehabilitacja z komplikacjami, która spowodowała, że papież Powoli wracał do swojej normalnej działalności, ale już przecież z łóżka szpitalnego, z okna szpitalnego błogosławił tych, którzy tam pod szpitalem stali i modlili się za niego. Sam Jan Paweł II mówił, że to właśnie ręka Maryi poprowadziła tę kulę, którą wystrzelił w jego stronę Aliakza. I dzięki opiece Matki Bożej Jan Paweł II przeżył, bo tak poprowadziła tą kulę, że ominęła ona. Najważniejsze dla niego życiowe organy i, i po prostu Jan Paweł II przeżył. Oczywiście, że to sam Ojciec Święty mówił, że Maryja prowadziła tę kulę, która ominęła jego życiowe organy. I dlatego ta kula dzisiaj znajduje się w koronie Matki Bożej w Fatimie, bo przecież to była też rocznica objawień fatimskich. I Ojciec Święty jest wybitnym, papieżem maryjnym. Przecież zawarł w, swoim, w swojej dewizie biskupiej hasło Totus tuus Maria, jestem cały Twój Maryjo. Całe życie żył bardzo głęboką duchowością maryjną, którą wyprowadził z własnego domu, którą sam później kształtował w kieszeni do pracy w Solwaju, na tym kamieniołomie. Nosił książeczkę ludzi Maria Grignon de Montfort o tym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. No a później przez całe swoje życie podkreślał i rozwijał Mariologię XX wieku w duchu Soboru Watykańskiego II, Konstytucji Lumen Gentium, ósmy rozdział. To był punkt wyjścia jego całej refleksji. Tutaj też był następcą również maryjnego papieża Pawła VI, który zdawał sobie sprawę, że kryzys posoborowy powoduje odejście również od pobożności maryjnej, jako ludowej, niegodnej, intelektualistów Kościoła otwartego. I w związku z tym Ojciec Święty wydał trzy ważne dokumenty, Paweł VI. Na temat kultu maryjnego, zwłaszcza ten podstawowy maryarysk kultus. I później Jan Paweł II od samego początku powierzał się Maryi i o niej ciągle mówił i pielgrzymował właśnie do sanktuariów maryjnych, przecież jego pierwsza podróż do Meksyku miała na celu odwiedzenia Matki Bożej z składalupy i później przez cały swój pontyfikat. No, odwiedzał setki sanktuariów maryjnych. Dzięki niemu też pojawił się mm, obraz Matki Bożej na fasadzie Pałacu Apostolskiego, y, widoczny z całego Placu Świętego Piotra. To też pokazuje miłość Jana Pawła II na Świętej Marii Panny. Pontyfikat świętego Jana Pawła przypadał na czas, kiedy również wzrastał kult Matki Bożej w Międżugorje. Czy znana jest księdza arcybiskupowi opinia świętego Jana Pawła o tym, co działo się w Medziugorju, o kulcie Matki Bożej w tym miejscu? Jan Paweł II od początku był bardzo życzliwy i zainteresowany tym wydarzeniami w Medziugorju, które odkrywamy dzisiaj, bo ten kult maryjny, który tam rozwijamy, to jest kult królowej pokoju ma głębokie korzenie w objawieniach fatimskich, bo przecież objawienia fatimskie, które wspominamy dzisiaj, jest rocznica właśnie pierwszych objawień fatimskich, odbywały się w tak zwanej Dolince Pokoju. Odbywały się w roku 1700, w 1917, kiedy to 8 dni później papież Benedykt XV wprowadził do Litanii Loretańskiej Właśnie wezwanie do królowej pokoju i to jest objawienia, które właśnie chronią naszą przyszłość również przed konfliktami, nawołując do nawrócenia, a nawrócenie jest wprowadzeniem pokoju między człowiekiem a Bogiem. To jest na tym polega nawrócenie, ten Boży pokój w sercu człowieka, bo najpierw niepokój mieszka w każdym z nas i powoduje, że ten niepokój promieniuje w sposób negatywny na nasze otoczenie i dopóki się z Bogiem nie pojednamy wtedy też i z bliźnimi mamy ogromne trudności jakiegokolwiek pojednania by żyć z innymi tak jak z braćmi i dziećmi tego samego Boga. Jeśli rozmawiamy o Fatimie to nie sposób nie zapytać o to co czasem niepokoi ludzi czy my znamy wszystkie objawienia z Fatimy, czy, czy one są już opublikowane? Czy, czy wiemy, co tam tak do końca Matka Boża nam chciała przekazać? Ja myślę, że misterium to jest coś takiego, co tylko częściowo zawsze odkrywamy i na ten temat nie mamy jakiejś absolutnej pewności, ale to, co zostało objawione, to mniej więcej ukazuje sens tych objawień i ich potrzebę dla dzisiejszego świata. Dlatego, że te objawienia się dokonują w perspektywie apokaliptycznej, czyli przyszłości i tej ciągłej walki dobra ze złem i tej ciągłej walki o to, by Chrystus panował, a nie żeby jego przeciwnik, władca tej ziemi, był bardziej widoczny. A wracając do Miedżugorie, wielu pielgrzymów stawia sobie pytanie, czy w tym roku będzie mogło wziąć udział w festiwalu młodych. I w innych wielkich wydarzeniach religijnych, które mają miejsce w Medjugorje. No, My wszyscy tęsknimy do, do tego festiwalu młodych, bo to było takie najważniejsze wydarzenie w całym roku liturgicznym Medżugorie, ale jesteśmy oczywiście uzależnieni od sytuacji epidemicznej. Jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać, to niestety w tym roku może być tylko. Wirtualne jakieś spotkanie w Medjugorje, ale nie rzeczywiste, fizyczne, żeby ludzie mogli przyjechać, ponieważ nie tylko granice są zamknięte, ale również transport jest zamknięty, nie, nie funkcjonujący, więc nie ma warunków, żeby tam dotrzeć nawet. I w związku z tym prawdopodobnie tego festiwalu w tym roku nie będzie. Jak ksiądz arcybiskup myśli, kiedy będzie można podjąć ostateczną decyzję co do festiwalu młodych? Z końcem czerwca mi wydaje się, dlatego że trzeba dać czas na przygotowanie się nie tylko na miejscu do zorganizowania festiwalu, ale również pielgrzymom czas na to, żeby mogli zdobyć wszystkie potrzebne dokumenty i środki przejazdu i tak dalej, żeby się w pojawić. A jakie przesłanie miałby ksiądz arcybiskup do wszystkich naszych widzów, do pielgrzymów przybywających do Medjugorje, do przyjaciół tego miejsca? Co ksiądz arcybiskup chciałby im powiedzieć na koniec tego spotkania? Drodzy przyjaciele Medjugorje, drodzy pielgrzymi, drodzy parafianie, zwracam się do was z wielką prośbą o, życia, o życie duchem nadziei, dlatego że Medjugorje ma za zadanie, wzbudzać w ludziach nadzieję, nadzieję tę teologalną, Bożą, że Bóg jest zawsze tym, który nas z wielką miłością i miłosierdziem prowadzi, że posyła na Matkę Bożą, żeby nas do Boga też doprowadziła. Ona nam wskazuje zawsze Jezusa Chrystusa, tak jak to się w Medjugorje dzieje. I dlatego proszę Was, żebyście byli rzeczywiście siewcami, Pokoju, zaufania i jednocześnie bliskości Boga, które nas w tych momentach nie opuszcza. Patrzcie na swoje winnice, na swoje gaje oliwne one przypominają przecież Ziemię Świętą, gdzie Jezus był i żył. I on dalej idzie przez wieki razem z nami, posyła nam swoją matkę, żeby otaczała nas swoją opieką, żeby była patronką naszego pokoju wewnętrznego, rodzinnego i społecznego i w związku z tym dalej będziemy przez media, które są dzisiaj ciągle czynne, żebyśmy się mogli duchowo łączyć z Medjugorje i wypraszać ten moment, kiedy się znowu tam w pełni spotkamy i będziemy Bogu dziękować za wszystkie dare, które otrzymaliśmy. Chciałbym jeszcze poprosić o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Błogosławi swem wszechmocny Bóg, otacz i Syn i Duch Święty. Bene dei omnipotenti patre et filii Spiritui Sancti descendat super vos et manet semper. Bóg zapoi za rozmowę.